Winston Churchill powiedział kiedyś, najpierw to ludzie kształtują miasta, a potem miasta kształtują ludzi. Mamy w tej chwili w Kobyłce taki bardzo specjalny okres w jej dziejach, takie okienko dziejowe, gdy dzisiejsze decyzje będą wpływały na życie nasze i naszych potomków w przyszłości. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiednich ludzi, którzy będą umieli zatroszczyć się o nasze miasto, uporządkować je w odpowiedni sposób, którzy będą mieli bardzo precyzyjną, dobrą wizję dla Kobyłki. Karina Jaźwińska ma taką wizję, jest również profesjonalistką, najwyższej klasy samorządowcem i osobą z wysokimi doświadczeniami w samorządzie. Z tego powodu zdecydowałem się wesprzeć właśnie ją i ludzi, którzy tworzą jej komitet. Uważam, że to jest gwarant profesjonalnego zajęcia się sprawami miasta. Dlatego wybieram konkrety. Głosuję na Karinę Jaźwińską.